Dzień dobry. Jesteśmy na wystawie, właściwie święcie pomidora w Dwikozach. I to po raz 19 odbywa się ta impreza. Dzisiaj mamy 6 lipca 2014 roku. I tutaj jest niespotykana raczej w naszym rolnictwie sandomierskim osoba, która posiada niesłychanie interesujące maszyny. Proszę Panie Adamie się przedstawić. Niech Pan powie, co Pan robi, jakie Pan oferuje usługi dla rolnictwa. Nazywam się Adam Koczowski, mieszkam w Dwikozach, mam firmę swoją i żonę. I żona ma też swoją firmę. Czyli rodzinna firma. Rodzinna firma. Świadczymy usługi dla rolnictwa, to są takie profesjonalne usługi, czyli tak, talerzowanie, orka, uprawa głęboszem, następnie uprawa redlin, czyli typowe do siania pod marchew, czy powiedzmy, czy pod pietruszkę. Są to tak jak gdyby, to takie specjalistyczne uprawy i w tym regionie jest to, mówię, niespotykane. Nie muszę się tutaj spotykać. Panie Adamie, ale mnie zaskoczył ten ciągnik, który tu jest za nami. Podejdźmy troszeczkę bliżej. Pan będzie uprzejmy opowiedzieć, co to jest za ciągnik, jakie on ma parametry, jakie możliwości, a chyba ma olbrzymie. Widać po konstrukcji, prawda, po tych. To jest marka Fendt, niemiecka marka. To jest jak gdyby najwyższa półka, no najlepsze ciągniki na rynku. Tu akurat mamy ciągnik o mocy 200 koni mechanicznych. Praktycznie jest to automat, czyli może być i sterowany i przez GPS-a, a zarówno może jak zawodowy kierowca też może tym jeździć. Także obsługa jest bardzo prosta. Wiadomo, że jest wiele tam przycisków, ale jest to bardzo łatwe do opanowania. Także wszystkimi jakimi możliwymi sprzętami można to podpiąć i wszystko można tym zrobić. Tu mamy w tej chwili podpięty co? Jest to brona aktywna firmy Sulki. Brona aktywna, tak? Panie Adam, podejdźmy jeszcze bliżej tutaj. Pan będzie uprzejmy wejść na do tej kabiny. Tak. I proszę coś powiedzieć na temat tego, nie wiem czy mi się uda tu jeszcze dojść do Pana, bo tu jest dosyć to. Proszę powiedzieć, tu jest trochę tych różnych przycisków, prawda? No jest tu trochę tych różnych przycisków, ale jest to... Ale mówi Pan, że to łatwo się tym steruje, nazwijmy traktorem, bo to chyba trzeba tak... Nie ma żadnego problemu, bo jest to automat, joystick, czyli praktycznie joystickiem można sterować wszystkim. Jazdą, czy może on sobie, jeśli automat, wiadomo, sam sobie dodaje gazu, sam sobie zmienia biegi. No dosłownie można wszystko zrobić i można zaprogramować praktycznie tu na tym komputerze, można zaprogramować i to potem się ma tu pod ręką blisko w joysticku. Tu dodatkowe są, wiadomo, też programatory, gdzie wszystko można sobie ustawić i to wszystko widać tu na wyświetlaczu. Rozumiem. Co jest? A tu są normalnie te dźwignie? Tu jest normalnie, są dźwignie, wiadomo. Dodatkowe jest, chyba dodatkowe, jakby, prawda? Tam, powiedzmy tam przód, czyli tył, to jest można... w pełni zautomatyzowany, prawda? Tak. Traktor, tak? To tak, czy maszyna robocza raczej, tak? Jakby można Pan to nazwał? Ciągnik. Traktor to już tak jest. To starszy, tak. Także... No, to Pan ma takiego zwierza jednego i wystarczy. Tak. Bo on ma wydajność niesamowitą, prawda? Tak, jest to wiadomo, że wydajność niesamowita, bo na przykład jeśli orkę robimy, to orkę robi się hektar w ciągu pół godziny. No, można, to spokojnie można zaorać. To mówi coś, prawda? Tak. To mówi coś, Panie Adamie. Następnie jak uprawa jest pod warzywa, no to taki hektar też uprawiamy około 45 minut. A tu jest dosyć trudny teren, prawda? Bo są górki, pagórki. Tak. Jest to taki i to też jest utrudnienie swego rodzaju, tak, prawda? Dlatego właśnie na taki teren są potrzebne jest ciągnik trochę o wyższej mocy, bo wiadomo, są to maszyny, nie są małe. Aha. I do tego potrzeba większe zapotrzebowanie mocy, czyli żeby on po prostu równo pracował, jak jedzie na terenie równym, czy powiedzmy pagórkowatym. Oczywiście tutaj ma Pan jeszcze tam... Jest to brona talerzowa, też firmy Lemken, tam to jest też niemiecka. Pod płotem, prawda? Tak. Plus do tego jest nawieszony na tym rozsiewacz do poplonu. Czyli w jednym momencie się uprawia polek, zarówno się sieje poplon.
Proszę pana, no na pewno cennik usług jest też adekwatny, prawda? No, tak. Bo podejrzewam, że ten ciągnik, on troszkę pali, prawda? Bo 200 koni, powiedział pan, że 200 koni ma, tak? No wiadomo, że pali ten ciągnik, ale w porównaniu do pracy, którą on wykonuje, nie jest to tak dużo. Bo żadnym innym sprzętem, powiedzmy, nie zrobi się takiej pracy, jak się zrobi tymi maszynami lub tym ciągnikiem. Także jest to nieporównywalne i można powiedzieć, nie pali to aż tak dużo. Od kiedy pan ma tą firmę, panie Adamie? Ja mam firmę już 20 lat. 20 lat? Swoją firmę prowadzę, żona ma, to już jest 8 rok. No, ale taki ciągnik to ma chyba pan od niedawna. Nie, ten ciągnik mam już trzeci rok. Trzeci rok. Trzeci rok mam ciągnik. I ma pan obłożenie i pan nie narzeka, jest nie, co robić? Nie, spokojnie narzekam, mam co robić, bo wiadomo, są tu małe gospodarstwa, gdzie jest zapotrzebowanie na takie trochę, jak gdyby, usługi, gdzie trzeba troszkę mocniejszym sprzętem zrobić. Jest na przykład z drugiej strony Sandomierza są sady, gdzie jest, wiadomo, sadownictwo i tam głównie rolnicy, czy ogrodnicy, przepraszam, posiadają gospodarstwa takie nieduże, znaczy, przepraszam, gospodarstwa, które mają małe ciągniki, góra do 80 koni. Więc jak likwidują sady, no jest to potrzebny trochę większy sprzęt, bo na przykład do orki czy do czego, żeby to, powiedzmy, wyorać te korzenie. Tak, tak. To nie masz tego problemu, ja tego się w ogóle nie boję, mogę wszystko zrobić, powyciągać do głębokości. I pan jest w stanie, że tak powiem, zrobić pracę dla każdego, kto się do pana zgłosi, prawda? To mogę i zarówno udzielam takiej profesjonalnej, jak gdyby, profesjonalnej pomocy. I jeśli sobie klient życzy, to robię po prostu co on chce, a jeśli nie, no to mówię, ja też mu postaram się doradzić, zależy pod co ma być ta uprawa, czy to ma być pod sad, czy pod warzywa, to już zależy od klienta. No, bo no panie Adamie, dzisiaj mamy dużą temperaturę, myślę, że to jest pierwszy raz nasza rozmowa, ale ja sądzę, że jeszcze się kiedyś spotkamy i jeszcze sobie porozmawiamy i może gdzieś przy okazji jakichś takich ciekawych zajęć ewentualnie, żeby pokazać, nie prawda? Nie ma żadnego problemu. Można żeby przyjechać. Zademonstrować, bo dzisiaj jest święto, prawda? Tak. Pomidora, co prawda, ale pan tutaj jako lokalny, że tak powiem, patriota też, prawda? Tak, i przedsiębiorca Dwikowski to uznał, że trzeba być, prawda? Tak jest, na tym święcie. Trzeba. Proszę pana, a czy pan będzie miał komu przekazać ten sprzęt? Ma pan jakichś młodych synów. Akurat mam czwórkę dzieci, no ale niestety... Same dziewczyny? Nie, no trzy dziewczyny plus chłopaka, no ale niestety... Ale jeszcze malutki, młodziutki. Nie, przejawiają chęci, nie, tak? Nie, dwie już wiadomo, już wyszły za mąż, także nie ma... Już jest. Trzecia, no chce być pilotem, czyli latać jumbojetami. Syn bardzo dobrze się uczy, zna angielski. Teraz właśnie leci do Japonii, także interesuje się japońskim. To jest jego tak hobby, ale no... To jest niesłychane, tak, panie Adamie. Kiedyś myślę o tym też, warto by porozmawiać, tak. I żeby pokazać, jaki jest, jest skomplikowany, prawda, tak. Teraz świat, jakie są trudne rzeczy dla rodziców różnych, tak. Prawda, bo są to jest wyzwania, nie oszukujmy się, że to są wyzwania. I to są duże wyzwania i to jest spory problem, prawda? Tak. Bo pan musi główkować ostro teraz co no, i jak i tak dalej. Tak, no muszę właśnie główkować jak, co, wiadomo gdzie, które, no bo są nie to nie duże, nie małe pieniądze, nie oszukujmy się, oczywiście, że wiadomo, oczywiście, czy jedno, czy drugie, oczywiście. To... No, są tutaj. To dziękuję panu bardzo za wypowiedź i życzę dalszych sukcesów, bo to trzeba uznać za jakiś tam sukces. Jaki to jest inna sprawa, prawda? Tak, ja też dziękuję, bardzo miło porozmawiać. Dziękuję.